Cześć, z tego podcastu dowiesz się czym jest choroba zwyrodnieniowa stawów, co należy robić aby chronić swoje stawy, czego należy unikać w diecie, a co warto do niej włączyć by wspomagać zdrowie stawów, co warto suplementować w chorobie zwyrodnieniowej stawów oraz to jak zmniejszyć dolegliwości bólowe. Ok, jeśli masz już pod ręką filiżankę kawy z mlekiem kokosowym to możemy zaczynać. Ja nazywam się Michał Felikrzewski a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z najczęstszych chorób stawów po 50 roku życia. W Polsce choruje na nią ponad 2 miliony osób. Największy problem jest rano, kiedy mamy kłopot ze wstaniem z łóżka. Pojawia się ból w stawach bioder, kolan, łokci, nadgarstków, palców czy kręgosłupa. Najczęściej dolegliwości pojawiają się w obrębie kolan i bioder, czyli tych stawów, które najbardziej podawane są nadmiernym regularnym przeciążeniom. Schorzenie prowadzi do zmian w budowie tkanki kostnej, co sprawia, że powstają osteofity, wyrośle kostne, przez które stawy mają ograniczoną ruchomość. Artrozy według medycyny klasycznej nie da się skutecznie wyleczyć, co jest oczywiście nie do końca prawdą. W efekcie rozpoczynamy łykanie tabletek przeciwbólowych czy tych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych takich jak ibuprofen czy aspiryna lub stosujemy sterydy o dużym działaniu ubocznym. Poprawa jest na krótko. Dlaczego? bo leczymy objawy, a nie przyczynę. Pominę tutaj problemy z pojawieniem się nadżerek w ścianach żołądka czy jelit jako powikłania takiego leczenia. Może w takim razie spróbować naturalnych leków, które nie mają działań ubocznych. Uzyskać to, czego nigdy nie uzyskamy stosując leki, a więc odbudowę chrząstki, zmniejszenie odczynu zapalnego i zniesienie bólu. Musimy zrobić wszystko, ażeby artrozie zapobiec lub, jeżeli już zaatakowała, zacząć ją kontrolować. Powinniśmy koniecznie zająć się tym problemem, ponieważ inaczej czeka nas życie na wózku lub wymiana naszych stawów na sztuczne. Przypatrzmy się zatem bliżej tej chorobie. Artroza to choroba stawów, której przyczyną jest zużycie się chrząstki pokrywającej nasady kości. Jej zadaniem jest amortyzacja wstrząsów i zmniejszenie tarcia powierzchni stawów. Normalnie chrząstki się regenerują, za co są odpowiedzialne specjalne komórki zwane chondrocytami. To dzięki nim stawy mogą pozostać gładkie i elastyczne przez całe nasze życie. W artrozie komórki te po prostu wariują, gdyż źle je traktujemy. Z tego wynika, że podstawą leczenia będzie zadbanie o nie. Zatem co należy zrobić, aby chronić swoje stawy? Po pierwsze dostarczyć wszystkich składników odżywczych, których potrzebują do regeneracji, w tym tlenu. Po drugie, uważać na wszelkiego rodzaju urazy oraz substancje prozapalne takie jak cytokiny czy leukotrieny. Powstają w nietolerancjach pokarmowych, niezdrowym stylu życia, głównie spożywanie nadmiarów węglowodanów oraz tłuszczów zawierających kwasy omega 6 i 9. Po trzecie, zmniejszyć obciążenie stawów, pilnować prawidłowej wagi ciała oraz ruszać się. Krótka przerwa w podcaście. Jeśli znasz kogoś, kto cierpi na chorobę zwyrodnieniową stawów, to proszę udostępnij ten materiał. Dla ciebie to tylko chwila, a drugiej osobie może to uratować zdrowie. Wracamy do podcastu. Jeżeli dojdzie do powstania stanu zapalnego części chondrocytów, to stan ten szybko przechodzi na następne fragmenty, następuje niszczenie pozostałej części chrząstki, uniemożliwiając jej rekonstrukcję. Powstaje silny stan zapalny z obrzękiem, wysiękiem oraz silnym bólem. Rozpoczyna się błędne koło. Jego przerwanie to na pewno nie leki, tylko naturalne metody leczenia i profilaktyki. Zatem jak odżywić chondrocyty? Chondrocyty znajdują się w chrząstce, która nie ma naczyń krwionośnych. Oznacza to, że nie można jej dostarczyć tlenu i substancji odżywczych drogą krwionośną, czyli trzeba to zrobić inaczej. Wszystkie substancje odżywcze znajdują się w mazi stawowej, która otacza stawy. Musimy spowodować, aby maź weszła do stawów. Jest na to jedyny sposób. Trzeba uciskać stawy poprzez regularny ruch. Brak ruchu, a co za tym idzie, ich odżywienia spowoduje stan zapalny i degenerację chrząstki. W końcowym efekcie zostaje nam jedyny ratunek: wymiana stawu na sztuczny. Czy na pewno to jest konieczne? Jestem pewny, że w mądry i naturalny sposób możemy zregenerować własną chrząstkę. Czy bieganie jest dobrą metodą na sprawny staw kolanowy? Dotychczas uważało się, że powoduje ono mikrourazy w stawie i szereg mikrouszkodzeń włókien mięśniowych, ale jednocześnie w wyniku tych ćwiczeń ciało wzmacnia się, samonaprawia i staje się silniejsze oraz zdrowsze. Leczący proces samoregeneracji daje zdecydowanie lepsze efekty niż stan, gdy nic nie robisz i nie masz żadnych przeciążeń. Stymulacja poprzez powstawanie mikrouszkodzeń wyzwala ozdrowieńcze działanie ciała dzięki składnikom biochemicznym uwalniającym się z chrząstki kolanowej. W ten sposób kolana i sama chrząstka stają się jeszcze mocniejsze i wytrzymalsze. Co jeszcze niszczy chrząskę oprócz braku odżywienia? Zbyt silny ucisk spowodowany zbyt dużą wagą ciała. Nadwaga powoduje zgniecenie chrząstki w konsekwencji braku jej odżywienia. Mamy początek problemu ze stawami. Ten element jest niezwykle ważny w procesie leczenia, niestety praktycznie dość trudny do wyegzekwowania. Pacjenci mają ból, więc się nie ruszają i mamy błędne koło. Trzeba zrozumieć, że obniżenie wagi jest kluczowym elementem dalszego komfortu życia. Można stosować na początku ćwiczenia z odciążeniem, np. pływanie czy jazdę na stacjonarnym rowerze. Dieta ketogenna jest tutaj bardzo pomocna. Pozwala w miarę prosty sposób zmniejszyć wagę ciała, a jednocześnie ma działanie przeciwzapalne. Oczywistym jest fakt, że bez prawidłowego nawodnienia organizmu minimum 2 litry płynów na dzień nigdy nie osiągniemy pozytywnych wyników nie tylko w leczeniu zmian w stawach, ale i w zachowaniu zdrowia. Pamiętajmy, ażeby na jedną szklankę wody dodać 3-4 kryształki soli kłodawskiej, to poprawi nawodnienie komórek. Druga bardzo ważna sprawa to unikanie substancji działających prozapalnie, wszelkie nietolerancje pokarmowe, kwasy tłuszczowe omega 6 i 9, przewlekły stres przyczyniają się do pogłębiania schorzenia. Należy pamiętać, że z wiekiem naturalna regeneracja chondrocytów zmniejsza się. Co musimy zrobić, ażeby uporać się z problemami zwyrodnieniowymi? Działać trzeba kilku płaszczyznowo, ponieważ tylko kompleksowe podejście do problemu zapewni nam wysokie prawdopodobieństwo sukcesu terapeutycznego. Po pierwsze, trzeba zwalczyć stan zapalny stawów. Na początek bardzo skuteczne jest zmobilizowanie ustroju do regeneracji. Uzyskujemy to poprzez krótką głodówkę, np. 1 albo 2 dni, a później stosowanie tzw. postu przerywanego. Polega on na wyznaczeniu sobie 8-godzinnego okna, w którym jemy. Już po paru dniach postu widzimy efekt zmniejszenia bólu i stanu zapalnego. Niezbędne jest wyeliminowanie z diety wszystkiego, co zwiększa stan zapalny, a więc przede wszystkim węglowodanów. Najlepiej wykluczyć zupełnie i gluten, czyli niezbędna jest zmiana diety. Najlepiej na dietę ketogenną na okres minimum kilku miesięcy. Jest to skuteczna i bezpieczna dieta. Zamiast węglowodanów spożywamy dobry tłuszcz np. oliwę extra virgin, czy olej kokosowy nierafinowany. Do tego dodajemy kiszonki, jajka i mamy receptę na zdrowie. Stany zapalne to zwiększona ilość wolnych rodników, trzeba ją zmniejszyć. Niezbędne jest zwiększenie spożycia wysokiej jakości naturalnej witaminy C, np. co 4 godziny po 1000 mg. Oraz zwiększamy spożycie warzyw i przypraw takich jak pieprz, kurkuma, cynamon i imbir. Stan zapalny zmniejsza podawanie kwasów tłuszczowych omega-3, czyli zwiększamy spożycie tłustych ryb oraz tranu. Ograniczamy spożycie kwasów tłuszczowych omega 6 i 9, które mają działanie prozapalne, a znajdziemy je w śmieciowym jedzeniu, w oleju kukurydzianym, w oleju z pestek mignogron oraz w oleju słonecznikowym. Jeżeli mamy za mało ruchu i stawy są niedożywione, należy rozpocząć regularne ćwiczenia celem zwiększenia przepływu mazi stawowej w stawach. Jeżeli mamy zbyt duży nacisk na chrząstkę spowodowany nadwagą, musimy zmniejszyć naszą masę ciała. Jeżeli doznaliśmy urazu stawu w wyniku wypadku, niezbędne będzie już bardziej złożone postępowanie. Jedną z roślin o działaniu przeciwzapalnym jest hakoroś, zwana popularnie czarcim pazurem. Obniża ona poziom cytokin, a tym samym zmniejsza dolegliwości bólowe. Dodatkowo inhibuje enzymy, które degenerują chrząskę stawową. Podajemy ją w dawce 500 mg. Pamiętajmy, że musimy kupić hakoroś z minimum 5% zawartością substancji czynnej, czyli irydoidów. Bardzo istotną rolę w leczeniu zmian stawów odgrywa odpowiedni poziom witaminy D3. Polecam w okresie jesienno-zimowym dawkę 10 tysięcy jednostek wraz z witaminą K2MK7 w dawce 200 mikrogramów. Prawidłowy poziom witaminy D3 we krwi to od 60 do 100 nanogramów na mililitr. Często szybką ulgę dają okłady na bolesne i obrzęknięte stawy z kapusty białej. Uprzednio należy je zgnieść wałkiem od ciasta w celu zmiażdżenia twardych żyłek. Aby odbudować chrząstkę stawową jedną z najważniejszych substancji jest siarczan glukozaminy. Występuje on w pancerzu niektórych skorupiaków. Efekty jego stosowania zauważymy po czterech tygodniach. Powinniśmy spożywać około 1500 mg siarczanu glukozaminy dziennie. Praktycznie powinno się go używać przez szereg miesięcy, a nawet lat. Innym związkiem niezbędnym dla uzyskania poprawy jest siarczan chondroityny. Jest on składnikiem macierzy chrzęstnej i pomaga ją nawadniać. Odpowiednie nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stawów. Jego obecność zmniejsza aktywność enzymu, który niszczy krząstkę stawową, czyli hialuronidazy. Polecana dawka to 1200 mg siarczanu chondroityny dziennie. Warto zaznaczyć, że siarczan chondroityny uzupełnia działanie siarczanu glukozaminy i powinno się je stosować zawsze razem. Efekt działania to okres od 4 do 8 tygodni. Skuteczność zastosowania tych siarczanów ocenia się na około 80%, czyli tyle procent osób uzyska odczuwalną poprawę. Godnym polecenia jest zastosowanie w naszej diecie kolagen, czyli zjadamy salseson, kurze łapki, wywary z nich, galaretki i tym podobne. Niektóre badania wykazały, że przyjmowanie suplementów kolagenu może pomóc złagodzić objawy choroby zwyrodnieniowej stawów i ogólnie zmniejszyć ból stawów. W jednym badaniu 73 sportowców, którzy spożywali suplement z kolagenem codziennie przez 24 tygodnie, doświadczyło znacznego zmniejszenia bólu stawów podczas chodzenia i odpoczynku w porównaniu z grupą kontrolną. Która go nie przyjmowała. Naukowcy wysnuli teorię, że dodatkowy kolagen może gromadzić się w chrząstce i stymulować tkanki do produkcji kolagenu. Zasugerowali również, że może to prowadzić do zmniejszonego stanu zapalnego, lepszego wsparcia stawów i zmniejszenia odczuwania bólu. W badaniu na zwierzętach z 2017 roku opisano pozytywne skutki podawania suplementów zawierających kolagen myszom z półrazowym zapaleniem stawów i kości. Przegląd z 2006 roku wykazał, że suplementy zawierające kolagen pomogły zmniejszyć bolesne objawy i poprawić funkcjonowanie stawów u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. Badania wykazały, że przyjmowanie suplementów kolagenu może mieć wpływ na hamowanie rozpadu kości, który prowadzi do osteoporozy. Kolejnym suplementem jest bor. Zastosowanie suplementacji borem często przynosi poprawy. Bor wpływa na metabolizm minerałów i witamin. Bor odgrywa ważną rolę w integracji wapnia w sząstę stawu, co pomaga zapobiegać uszkodzeniom naszych stawów. Badania pokazują, że ludzie z mniejszymi stężeniami boru w kościach i stawach doświadczają częściej zapalenia stawów niż osoby z wyższym jego poziomem. Inne obserwacje pokazują, że kości pacjentów stosujących suplementy zawierające bor są znacznie odporniejsze na złamania niż kości pacjentów, którzy go nie suplementują. BOR wykazuje także zdolność zapobiegania utracie masy kostnej, ułatwiając przyswajanie wapnia, głównego minerału odpowiedzialnego za mineralizację kości. BOR chroni również kości dzięki swojej roli w regulowaniu funkcji estrogenu. Ułatwia wchłanianie witaminy D i odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia w organizmie. To ostatnie sprawia, że BOR traktowany jest jako część profilaktyki leczenia osteoporozy, a także złamań kości. Pierwiastek ten w naturalny sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu szkieletowego, łagodzi stany zapalne kości i stawów, a także wzmacnia i buduje mięśnie. Stosujemy go w dawce od 3 do 5 mg na dobę. Jak zmniejszyć dolegliwości bólowe? Tutaj mamy kilka znakomicie działających substancji praktycznie bez efektów ubocznych. Najskuteczniejsze jest zastosowanie metylosulfonylometanu, czyli MSM siarki organicznej. Zwiększa ona naturalną produkcję siarczanu chondroityny, siarczanu glukozaminy i kwasu hilarunowego w organizmie. Czy potrzebujemy czegoś więcej? Dodatkowo siarka niezbędna jest do prawidłowego działania glutationu zwalczającego m.in. wolne rodniki. Osoby starcze cierpiące na zmiany stawowe powinny na stałe suplementować się siarką organiczną, ponieważ z wiekiem spada jej poziom. Najważniejsze, że stosowanie siarki organicznej nie ma żadnych działań ubocznych. Skutki jej działania występują po minimum czterech tygodniach używania. Inną bardzo skuteczną metodą jest stosowanie miejscowo na stawy DMSO. Efekty możemy zauważyć już po kilku razach zastosowania. Jeżeli do DMSO dodamy olejki CBD i wyciąg z szyszek chmielu, które podbijają działanie olejków CBD, uzyskamy jeszcze lepsze rezultaty. Należy pamiętać, że DMSO wprowadza wszystko w głąb tkanki. Dlatego po posmarowaniu zmienionego miejsca nie wolno go przykrywać przez minimum około 45 minut. Stosuje się DMSO jako 50% roztwór wodny. To już wszystko, co przygotowałem na dziś. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, proszę daj łapkę i komentarz pod filmem oraz subskrybuj mój kanał. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Cześć.